klasyfikacji Pucharu Świata, ale też nie miał takiej okazji, bo to dopiero jego pucharowy debiut. Andreas Schuller ma jeden punkt. No i zobaczymy, czy te 126 metrów wystarczą mu do awansu do semifinałowej. Na razie oczywiście przegrywa z Norwegiem o ponad 13 punktów. Andreas Ramon, 20-latek z Rovaniemi, reprezentant Finlandii. Na Lamon 44 miejsce w czasie kwalifikacji. Wczoraj w konkursie drużynowym Finom nie udało się zakwalifikować do serii finałowej. Podobnie jak Rosjanie odpadli już po pierwszej części zawodów, ale teraz ponad metr na sekundę wiatr z Polski. Bardzo trudne warunki. Jak poradzi sobie z tymi warunkami Andreas Ramon? No nie wiem, na polski nie wiedzieliśmy. Przepadł zupełnie w tych warunkach blisko 1,5 metra na sekundę wiatru z tym skoczni. No to skoczyć nie sposób. Stąd też aż 19,4 punktów rekompensaty. Ale tylko 104,5 metra dla Andreasa Alamono. Niskie no to cenił po 15, 15,5, 16 punktów i tym samym